Szanowni Państwo, dla Eugeniusza Sendeckiego, Telewizji Narodowej, Aleksander Jabłonowski. Pali się drewno, proszę Państwa. Bolszewickie lewactwo, Szanowni Państwo, mówią, że nic gorszego się nie może przytrafić nam, jak dwutlenek węgla. W związku z czym chcą eliminować dwutlenek węgla z przyrody. Pytanie, czym będą żyły drzewa, bo już takim największym skrótem, drzewo pobiera dwutlenek węgla, wydala tlen. Więc wymyślili sobie, że dwutlenek węgla zabija i zakazują nam palić drewnem, węglem. Proszę Państwa, my Polacy mamy tak bogate złoża węgla i zobaczcie, dla nas się kopalnie zamyka, ale przychodzą inni i z naszych polskich kopalni eksploatują węgiel. Kopalnia Krupiński się broni twardo. My eksportujemy węgiel z Arizony, ze Stanów Zjednoczonych za chwilę. Proszę Państwa, palmy drewnem, palmy węglem, to jest nasze polskie prawo. Nic złego się nie dzieje. Ktoś powiedział, że wybuch wulkanu, jak był pogrzeb Lecha Kaczyńskiego, ten co traktat lizboński podpisał, wybuch wulkanu był emisją dwutlenku węgla do atmosfery większą niż dziesięciolecia naszej ludzkiej egzystencji. Także wiecie, po co to robią? Bo oni w całym ociepleniu klimatu zwęszyli świetny interes. Oni zastraszają narody, zastraszają państwa, nakładają wysokie kary. To są geszefciarze. Przypomnę, co to jest geszeft. Nie mylić z interesem. Interes to jest inwestycja, to jest planowanie, to jest przeziorczość, to jest szacunek do pokoleń, które były i które będą. Geszeft to jest ukraść i w krzaki. Czekaj. Właśnie. Taka... Ukraść i w krzaki. To jest ohydne, wstrętne słowo. Uważam, że słowo geszeft jest jednym z najgorszych wulgaryzmów, jakie istnieją w języku ludzkim. Powiedzieć na kogoś, ty geszefciarzu, właściwie to jest nawet gorzej, niż by mu matkę obrazić. Chociaż nie, matkę nie, matkę... Mam prośbę, żeby operator kamery przeszedł, tak żeby tutaj stać, żeby nas ujmować na tle tego paleniska, tego pomnika. Chodźmy sobie, panowie, tam trochę dalej, żeby to po prostu... Ona nie musi być spalona, być ciepła. Tak wygląda, proszę Państwa. Mamy koncepcję, żeby tutaj na 28 czerwca na kilka dni zapraszać polską młodzież. Dlaczego? Mamy sytuację taką, że wielu ludzi na prowincji, porządnych, fajnych ludzi, nie przyjeżdża do Warszawy, bo nie ma pieniędzy. A my chcemy tutaj zrobić tak, żeby można było w dosyć dobrych warunkach tą młodzież przenocować. Będzie początek lata, koniec roku szkolnego i myślę, że tak na tydzień Telewizja Narodowa może mogłaby zaprosić. A Wojciech by oprowadzał po Warszawie. Samo spotkanie z Wojciechem jest karalne. Fajne. Właśnie. To jest karalne. Otóż chodzi o to, że pod względem formalnym wycieczki są zarezerwowane tylko dla tak zwanych dyplomowanych przewodników, którzy mają na przykład zakaz powiedzenia, że król został zabrany z Krakowa do Warszawy w obronie przed żydowską finansjerą. Tego nie może powiedzieć przewodnik warszawski, bo wyleciałby z pracy. Ale my możemy zleceń robić... By nie dostał, już nigdy więc zleceń ale, by nie dostał. My, ale my możemy zrobić coś takiego jak manifestację. Otóż na przykład nie będziemy robili wycieczek po Warszawie, tylko mamy manifestację patriotyczną. Marsz. Sobie szli i Wojciech będzie maszerującym krokiem, prawda, maszerującym kolegą młodzieży, prawda, młodzieży będzie tłumaczył, jak to było, ale to nie będzie wycieczka, tylko manifestacja. 28 czerwca rano na przykład. Zgłoszona formalnie, że będziemy chodzili po mieście i manifestowali polskość. Można tak zrobić. Oni nam stosują kruczki prawne, to my będziemy też stosowali pewne kruczki prawne po to, żeby przekaz był, przekaz kulturowy. No, to co? Zrobimy teraz prośba. I przejdziemy do Marszu Niepodległości. Tak, ale właśnie. Panowie, ja proponuję, żebyście tak wzorowo dołożyli drewna. Nie, teraz już jest dołożone, to chyba nie. Wiesz, nie, tam można jedno po prawej stronie dołożyć, wiesz? Ja to zrobię. Popatrzcie, jak to robi się. Jak się dokłada drewno, droga młodzieży? Palenie drewna jest bardzo ekologiczne, Szanowni Państwo. Natomiast bolszewickie lewactwo nakazuje nam palić amerykański gaz, który oni kupują od Rosjan, a my, oni płacą Rosjanom, a my płacimy im dwa razy tyle. Mało tego, jest udowodnione, że ten gaz dajemy za darmo Ukrom, czyli Ukrainie. Drewno do palenia. Nic bardziej naturalnego.
I na tym drewnie wędzi się dla pana reżysera Wojciecha Olszańskiego kiełbaska. Wieprzowa, nie koszerna. PKWN, tak. Czyli Polska Kiełbasa Wieprzowa Narodowa. Właściwie to się powinno nazywać, Eugeniuszu, PKWNK. Nie, PKWNN. To znaczy? Polska Kiełbasa Wieprzowo-Narodowa Niekoszerna. Czyli NK. Dobrze. PKWNNK. Dobra. NN. Szanowni Państwo, za chwilę będziemy mówili o podsumowaniu Marszu Niepodległości. Bardzo udana impreza. Ja, jak zawsze Państwo wiecie, okazywałem i okazuję dalej swoje najwyższego rzędu zaniepokojenia, bo ja byłem w kilku udanych imprezach, w kilku marszach po Warszawie, które zakończyły się AWS-em, ZKN-em, Ligą Polskich Rodzin i wyprowadzeniem Polaków w pole. Wiadomo, że związane było z tym nazwisko Gierty. Teraz przyszedł czas, żeby powiedzieć o tym bardzo wyraźnie, że i tym razem ta pępowina, moim zdaniem nawet coś więcej niż pępowina organizatorów marszu, przynajmniej niektórych, z rodziną Giertychów łączy. Trzeba o tym mówić. Trzeba zadawać te pytania i tą pępowinę po prostu przeciąć. Dla Telewizji Narodowej spod pomnika Dmowskiego reportaż realizował Konrad Żebrowski.